School Simulator 2 to symulator życia szkolnego, który pozwala cieszyć się szkolnym życiem jako uczeń futo. Nie wiem, czym jest uczeń futo. Są to grube rolki z minimum 4 składnikami. To raczej, kurwa, nie to. Kochaj, prowadź, graj i ciesz się życiem swobodnie! Właśnie tego chcę, moi drodzy, na dzisiejszym odcinku. Bawić się swobodnie wraz z wami. Witam wszystkich bardzo serdecznie i tak jak już wcześniej przedstawiłem, witam was w School Life Simulator 2. Zanim, moi drodzy, zaczniemy, króciutkie info. Anime Box, poza robieniem boxów, które później sobie rozpakujemy między innymi tutaj na kanale, a rozpakowanie, moi drodzy, boksika już w kolejnym odcinku z gadżetami JoJo, rozwijają naprawdę bardzo ciekawy projekt pod nazwą Anime Land. Moi drodzy, w opisie tego filmu macie wszystkie informacje na ten temat, więc zachęcam was do sprawdzenia, zapoznania się z tym. Pierwsza linijka opisu tego filmu. Tymczasem zaczynamy. Od razu na ryj wyskakuje mi reklama, tak, z ziemią. I wita nas nasza koleżanka. Nie będziesz Ayano, nie będziesz Yandere, będziesz... Dowiedzmy się, moi drodzy, od Discorda. Gdybyście mieli nazwać dziewczynę Yandere, to jak? A ty, mój drogi widzu bądź widzko, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli chcesz, abym częściej wchodził sobie na tego Google Playa i sprawdzał, szukał różnych takich giereczek. Genovefa. Dobra, niech będzie Genovefa. Genovefo, dzisiaj zdobędziesz... Ojojojojoj, co się dzieje z tą kamerą? Dzisiaj zdobędziesz swojego senpaja, jeśli w ogóle jest taka opcja w tej szkole. Możemy usiąść? Okej, moi drodzy. Wchodzimy do prysznica, teleportujemy się magicznie przez ścianę i siadamy sobie w pokoju braciszka, bo to chyba nie był mój pokój. Nie, to jest pokój mojego brata, to jest mój pokój, ja mam... A, ja mam łóżko dwuosobowe, no dobra, ja potrzebuję dużo miejsca. Ej, nie, moi drodzy, tutaj jest łóżko piętrowe, więc wychodzi na to, że to jest mój pokój, no bo tutaj zaczęliśmy grę. Tam jest pokój moich braci, a to jest pokój rodziców, czyli tutaj nasza pani Genovefa stwierdziła, że rodzice mają wypieprzać do jej pokoju i jakoś mają sobie poradzić w tym mniejszym łóżku, a ja tym samym przejąłem pokój z kiblem. Dokładnie tak, tak właśnie było. Tymczasem, moi drodzy, wychodzimy z tej chałupy. Czy mogę spalić dom? Nie, nie mogę spalić domu, szkoda. Znaczy, idziemy dalej. Coś tutaj mamy? O, mogę się kąpać w tej grze. Zajebiście. Zajebiście, że koleżanko kąpie się w ręczniku. No ale dobra. Tymczasem, wow, jak blisko szkółki. Kurde, ja pamiętam, jak byłem mały, to ja zapieprzałem do szkółki. Właściwie nawet nie jak byłem mały, całe życie musiałem daleko zapieprzać do szkółki. A wy jak, moi drodzy, daleko macie do swoich szkół? Możecie napisać. Tymczasem, pycy, wszedłem do szkoły. Czy lekcje się już zaczęły? Dobra, wchodzę do klasy 1-3. Ej, dzień dobry, przepani. Co to był za obrót? Chcę z tobą porozmawiać. Nie! Co ja zrobiłem z panią? Myślałem, że tak porozmawiamy. Dobra, moi drodzy uczniowie, dzisiaj lekcji nie ma. Ja biorę panią ze sobą i idziemy do mojego domku. Mam... Proszę tam się nie szastać, nie miotać i tak dalej. Ja z tobą porozmawiam zaraz. Przepani, czekaj, skok. Czy pani coś upuściła? A nie, to ja zostawiam ślady. Czy mogę pograć w kosza panią? Przepani! Czekaj, lecisz! Nie mogę, kurde, myślałem, że nią rzucę. Dobra, przepani, pa, to jest mój domek. Tutaj mam dużo pranka. Może pani porobić pranko. Ej, czekaj, gdzie ją wpieprzyło? Co do ciula? Przepani, czy ją wpieprzyło gdzieś na górę? Przepani, ja naprawdę nie chciałem, gdzie pani jest? Panią teleportowało gdzieś w pizdzie. Przepani, gdzie pani? Pani została wchłonięta przez czarną dziurę, którą wytworzyłem w domu. No dobra, tymczasem idziemy sobie. Tutaj nic absolutnie się nie wydarzyło. Pani jest w innej rzeczywistości, okej? Zostawmy ją tam. Co to jest? Equip. Co to za wielkie gówno, które pożera mi rękę? Wypróbujmy to na innych uczniach. Wandale z pałkami. Ja mam rękę, która was pożre. Nie tak się atakuje, tym się pewnie atakuje. Załatwiłem go, czy każdy ma to w dupie? Kto chce ze mną zatrzeć? I gdzie jest mój senpai? Suda, porozmawiaj ze mną, Suda. No Suda. Moi drodzy, dzisiaj pouczymy się o... Ej, ale gdzie idziecie? Chciałem wam przekazać naprawdę bardzo fajne rzeczy. I w ogóle, ej, mogę z tobą porozmawiać? Nikt ze mną nie chce gadać w tej szkole.
ale za to mogę ich podnosić i zabierać, gdzie tylko chcę. Skakać z nimi, rzucać ich, przewalać ich na ziemię. Piąchal w brzuch, piąchal w brzuch, piąchal w brzuch, piąchal w brzuch. Każdy ma to w dupie. Nawet nauczyciel, ej, nauczycielki chyba też mają to w dupie. Oj, sorry, sorry, sorry. A, moi drodzy, cudowny dzień w cudownej szkółce dobiegł końca. 12:04, ale w sumie nie powiedziano mi, do której klasy chodzę, więc uznajmy, że już skończyłem swoje lekcje. Ej, kolega, gdzie tu uciekasz? Co to za wagarki? Ja to skończyłem lekcję, ale ty to chyba siedziałeś w jakiejś ławce i masz jakąś klasę wyznaczoną, do której masz chodzić. Co? Co to za wagary? Ej, samochód, czy mogę wejść? Ja to zarąbiście prowadzę, umiem prowadzić. Dobra, moi drodzy. Oj! Kolego! Uspokój się! Nie leć, nie leć! Uratuję cię! Czekaj! Kurde, sorry. O, nie, 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 nie! Kurde, wydupcyło ich daleko. Bardzo daleko. Riri, coś tam zadzwoniła po policję. Co wy ode mnie? Oj, 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 oj! Strylają do mnie! Zaraz sobie... Zniknęli? Co to ma być? Ale zaraz sobie z wami poradzę. I co? Aj, jak to kurde napieprza głośno. Dalej uważam, że zarąbiście prowadzę, okej? Okay? Woda tam jest. Co się stało? Nie, nie, nie! Samochodziku, samochodziku, stój! Przestań tak dziwnie, kurde, dźwięki wydawać. Dobra, moi drodzy, samochodzik się popsuł. Utknął. A ja trafiłem do niewidzialnej ściany. Ciśniemy, moi drodzy, w takim razie z kolejną grą. I uwaga, bo ten tytuł jest bardzo poważny, okej? Okay? Wysoka szkoła, dziewczyna, życie, symulator 2020. Okej, po angielsku to High School Gear Life. Mamy koleżankę, która pisze jakieś egzaminy. Spoko, daj mi ołówek, czy tam długopis, egzamin i napiszę ci go najlepiej na świecie. Co to jest? Co to za gra? Ej, dociula, jakiś brat Alberta. Ej, 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 wirtualne dziecko, życie, symulant, dziecko, opieka 3D. Ja to chcę. Moi drodzy, jeśli... Co do ciula robi ten dzieciak? Moi drodzy, jeśli będzie bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo lajków, ja nagram tę grę. 26 opinii, to powiem wam, że niewiele, jakaś nowa jest ta giereczka. Ale sam ten screen sprawia, że mam wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z dzieciakiem demona, którym to ja będę. Level 1. Nie wiem, mam się umyć? Czy ta gra mi coś sugeruje? Dzwoni budzik. Nasza koleżanka wstaje. Dlaczego śpisz w butach, co? Mogę wiedzieć? Ej, koleżanko. Dobra, moi drodzy, będzie mi się tu ciężko poruszać, ale jakoś sobie poradzę. Dobra. Tupu, 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 tupu. Dzień dobry, chcę tutaj wejść. Dzień dobry. Niewidzialna ściana. Mam problem już. Mam problem, koleżanko, żeby wejść do tego pomieszczenia. I to nie żartuję. Musisz otworzyć drzwi i wejść. To nie jest naprawdę takie ciężkie. Wejść do łazienki. To naprawdę nie jest ciężka czynność. Może podpowiedź? Go to washroom. Dobra. Zadanie jest proste, ale wykonanie jest już trudniejsze. Mam wrażenie, że ta gra mnie trochę pokonała w tym momencie. Nie wiem, jak przejść przez drzwi, ok? Jestem w tym momencie bardzo bezradny. Ja chcę. Ja naprawdę tego chcę. Ja naprawdę chcę przekroczyć próg drzwi. No nie! Nie wierzę, że zostałem pokonany przez drzwi. Wszystkiego bym się spodziewał. Trudnego egzaminu, pytania 1 plus 1, ale kurwa, nie drzwi. No nie drzwi. Dawaj, dawaj, dawaj. Koleżanko, to już jest tam. To jest tam bliziutko. Dobra, czy mogę to przeskoczyć? Powiedzmy, moi drodzy, że się umyłem. Normalnie myję się troszeczkę inaczej. Dobra. Drzwi znowu mnie pokonały. Czas przeskoczyć kolejny chapter. I dotarliśmy do szkółki. Cześć, moi koledzy, koleżanki. Umyłem się. Wy tego nie widzieliście, ale było tak, okej? Okay? Nasza droga koleżanka dzisiaj się umyła. Go to your class. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że tutaj drzwi będą troszeczkę delikatniejsze dla mnie. Cześć. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Też chcę pomachać głową i dobra, mają mnie w dupie. Czyli standardowo, jak w każdej grze. Może muszę wykupić, kurde, opcję przejść przez drzwi. Add remove, unlock all levels, unlock all characters. To nie brzmi jak umiejętność wchodzenia przez drzwi. Tak, przepani, to jestem ja. Czy pani mnie przerzuci? Ja bardzo bym chciał się pouczyć z panią. I czy pani ma 2 metry? Nie wiem, ile ma ta koleżanka, ale ta pani jest, kurde, chyba 2 razy wyższa ode mnie. Okej, okay, zaczynamy, moi drodzy. Get ready, students, you have a general knowledge quiz today, dobra? Jaki quizik? Badanie roślin jest znane jako botni... True?
Dobra. Kolor nieba jest niebieski. Czekaj. No chyba, kurwa, jo! Niebieski. Aaaa! Dobrze. Dobra, moi drodzy, zróbmy w ten sposób. 12 plus 9 to jest 21, okej? 21 razy 2 to jest 42. Okej? I mamy 42 nóg ludzi i kurczaków. Dobra, jeśli chodzi o krowy, to 4 mają jakby, nie? Więc 6 razy 4 to 24 plus 42 to tak, to 66. Dobrze, okej. Rekiny to ssaki. Tak, dobra. Co dalej? Pająki mają 6 nóg? Chyba 8. Dobra, albo może nie 8, ale raczej nie 6. Okej. Nie wiem, czym są lungs. Ja sobie tutaj wpiszę do tłumacza. Mam obok odpalonego tłumacza do niektórych zdań. Płuca. Czyli ludzkie ciało ma 4 płuca. Nie, nie ma 4 płuc. Dobła, co kolejne? Kolor wszechświata jest czarny. No tak, nie? Dobra, moi drodzy, tym samym osiągnąłem wynik 70 na 100. Zajebiście, zaliczyłem ci test. Coś jeszcze ode mnie chcesz? Przecież ja już wszystko zrobiłem. Zaliczyłem ci teścik i to tak zajebiście. Czy będę miał tu jakichś kolegów? Time for the next class, czyli musiałbym na kolejny quizik, na kolejną klasę. Dobra, moi drodzy, wystarczy mi już dzisiaj. Tymczasem, moi drodzy, jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej jandere, szkolnych, anime, podobnych giereczek. I piszcie o tym dzieciaku demonie, czy chcecie, abym został dzieciakiem demonem.